Dzień dobry, Tomasz Kolankiewicz, a moim i Państwa gościem w dzisiejszym odcinku Grażyna Szapołowska. Dzień dobry, panie Tomaszu. Mam serdeczną przyjaciółkę, nazywa się Kolankiewicz, mieszka w Londynie. Chodziłyśmy do podstawówki razem, do dzisiaj utrzymujemy serdeczne kontakty. To niestety żadna nie jest moja rodzina, ale bardzo mi miło. Nie wiadomo, wie pan. Nie, raczej nie, na pewno. Pani Grażyno, no, mamy tutaj taką formułę, że chcieliśmy przedstawić pani twórczość na przestrzeni lat i rzeczywiście jest to twórczość bardzo bogata, więc mamy dzisiaj, wydaje mi się, bardzo ciekawe pole do rozmowy. No siłą rzeczy rozmawiamy tutaj w studio rekonstrukcji cyfrowej TVP, także siłą rzeczy będziemy się koncentrować głównie na telewizji. I pani, mimo że zaczynała pani od teatru, to jednak z telewizją dosyć szybko zaczęła, prawda? Na początkowo od seriali, o ile się nie mylę, od 40-latka, prawda? Nie, chyba od Największe oszustwa świata. Największe oszustwa świata? To tutaj pani mnie zaskoczyła, przepraszam nie, bardzo. Nie, najważniejszy dzień życia, tak. Najważniejszy dzień życia, potem tak. Parada oszustów, i potem 40-latek. Tak. Wszystkie te seriale oczywiście to seriale produkcji telewizyjnej, natomiast ciekaw jestem, jak wyglądało to przejście właśnie z teatru przed kamerę. Czy to dla pani było takie naturalne? Czy pani jak gdyby woli kino, telewizję od teatru? Czy wręcz przeciwnie, to wymagało jakiegoś jednak przestawienia się? Wie pani, ja tego nie pamiętam. Bym musiała to zrekonstruować, prawda, tak jak siebie. Ale po prostu w szkole teatralnej mieliśmy za mało zajęć, jeżeli chodzi o kamerę i jeżeli chodzi o film. Do tego nie było wtedy zupełnie. W związku z tym spotkanie pierwszy raz z kamerą było bardzo stresujące dla mnie. Kompletnie nie wiedziałam, jak się zachować i był we mnie taki niesamowity pośpiech i niecierpliwość, bo się czeka cały czas na poprawki, na światło, na tekst, na całą ekipę, która zawsze ma coś do powiedzenia przed najważniejszym ujęciem. I ponieważ byłam przestraszona, jak wypadnę, jak to będzie w ogóle, co to jest, jak to dotknąć i tak dalej, w związku z tym wydawało mi się, że jestem taka bardzo, bardzo szybka i chaotyczna w tym wszystkim. No ale potem z wiekiem człowiek zaczyna być coraz bardziej opanowany i zdaje sobie sprawę z momentu każdego zbliżenia. A teraz nie wiem, czy jestem w bliskim planie, czy dalekim. W ogóle nie wiem, gdzie jest ta kamera. Czy ja z profilu jestem, czy trwa kadr, czy to. Ale już widzę, tak. Są tutaj trzy aparaty rzeczywiście, więc podejrzewam, że w każdym troszeczkę inaczej. Ale ja się przeglądam w pana oczach, a pana tam nie ma kamery. Chociaż prawdopodobnie niedługo będzie tak, że będziemy mieli w oczach kamery. No jest to rzeczywiście, trochę świat idzie w tym kierunku, ale trochę to jest przerażająca jednak wizja, muszę powiedzieć. Całe szczęście na razie jeszcze nie. Ale potem już się zaczynają też role, nie tylko jak gdyby telewizyjne, ale także role filmowe. Dosyć wcześnie też ma pani okazję zadebiutować w filmie zagranicznym. W filmie węgierskim 80 huzarów legendarnego Sándora Sáry. O filmach zagranicznych jeszcze za chwilkę pomówimy, natomiast ja chciałem teraz trochę tak zacząć tą rozmowę od takiego absolutnie przełomowego momentu, bo mam wrażenie, że pani w tych sezonach 82-83, czyli tym takim trudnym momencie bardzo, prawda, dla Polski, stan wojenny i tak dalej, pani zagrała w kilku no, niesłychanie ciekawych filmach, też bardzo ważnych twórców. To są raz trochę mniejsze, raz trochę większe role. Takie filmy jak Wielki Szół na przykład Chęcińskiego, prawda? Jak Panie bardzo Tomaszu, ciekawy. Ja pana kocham naprawdę. Ale w momencie, kiedy zaczynacie od Wielkiego Szół i zawsze się uśmiechacie tajemniczo na zasadzie, że to przyciągnie widzów, to dla mnie to specjalnie miłe nie jest, aczkolwiek opowiem panu anegdotę taką. Janek Nowicki kiedyś zaprosił przyjaciół z Węgier i po tam 30 latach ten Wielki Szół cały szedł w jakimś bocznym kinie na obrzeżach Krakowa. I on strasznie chciał pokazać, że ten film idzie, że jest cały czas takim wielkim bohaterem i że w ogóle tyle lat chodzi ten film. I zaprosił, tam było chyba 7 osób, wspominał mi. No i wszyscy weszli, sala pełna, wie pan,
kina, bilety sprzedane, oni usiedli w rzędach i zaczyna się film. No film, jak pan wie, zaczyna się od momentu, kiedy ja chodzę taka trochę półnaga z tyłkiem na wierzchu, prawo, lewo, lewo, prawo, tego. I to jest taka czołówka filmowa. I potem zaczyna się film, wchodzą napisy i tak dalej. I Janek mi powiedział to osobiście, że w tym momencie połowa sali wstała i wyszła. Czyli przychodzili na czołówkę. A inna sprawa, anegdota związana z tym jest też taka, że w jakimś małym kinie wyświetlano ten film też na peryferiach, gdzieś na Pomorzu. A było coś takiego, że puszczano ten początek, potem wchodziły napisy i w tym momencie się psuła taśma. I było takie głośne z kabiny: bardzo państwa przepraszamy, popsuła się taśma, za chwilę puścimy od nowa. I było ogromne brawa wtedy. Także wie pan, jeżeli chodzi o taki brak erotyzmu w tamtych czasach i późniejszych na ekranach, to nie było spowodowane tym, że ja byłam ciekawa, czy moje ciało, ile wydaje mi się też taką chęcią oglądania czegoś, co było niedozwolone, prawda? Co nie wchodziło w kanon tak zwanego poprawnego pokazywania historii filmowej. Tak, no lata 80. to zmieniły mocno. Zresztą no, można przypuszczać, że tutaj podłoże jednak pewnego rodzaju też przyzwolenia ze strony władz kinematografii, żeby troszeczkę odwrócić uwagę po prostu od tego, co się działo, tego, co się działo na ulicach. Na pewno. Ja się nad tym potem głęboko zastanawiałam, ale potem właśnie ten film węgierskiego reżysera Karo Jamaka. Inne spojrzenie. Inne spojrzenie z Jadzią Jankowską, gdzie po raz pierwszy pokazano miłość lesbijską, miłość między kobietami, co było właściwie na Zachodzie w kanonie kina niedozwolone. To się nie mieściło w głowie. I my, będąc w Cannes na premierze tego filmu, spotykałyśmy się z pytaniami dziennikarzy, z zarzutami, jak to jest możliwe, że nasz agent pozwolił na tego typu ujęcia filmowe, tak? Także to było też, to był chyba jeden z pierwszych filmów, który dotykał tego problemu i który pokazywał, że istnieje inna miłość. W Polsce pierwszy. Ale myślę, że też w Europie, bo nawet później Catherine Deneuve, która zagrała w amerykańskim filmie o podobnej historii, to jednak to było wiele, wiele lat potem. Od tego zaczęło się. Wydaje mi się, że Karo Jamak był takim pionierem w pokazywaniu tak złożonych relacji między kobietami. A jak to się w ogóle stało, że panie trafiły do tej produkcji? No to jest węgierska produkcja. Ciekaw jestem, skąd ten pomysł Maka, żeby zaangażować właśnie dwie aktorki z Polski do tych dwóch głównych. No, właśnie tam nie było takich fajnych w tym czasie dziewcząt. On przyjechał do Polski. Ja byłam wtedy, miałam malutką córeczkę, przebywałam nad Zalewem Zegrzyńskim i przyjechał taki miły producent, pan Tadeusz Lampka, którego wówczas nie znałam, prawda? I on mówi: ja pani szukam, bo to jest taki węgierski reżyser, cudowny. I on chciałby bardzo panią zobaczyć. Ja zasugerowałam, że mogłaby pani zagrać węgierskie filmy. Dla mnie to było duże zaskoczenie. No i tak jak stałam niemalże w dresie, w kostiumie takim kąpielowym, jeszcze mokrym, pojechałam na spotkanie z Karojem, który wieczorem miał już samolot i odlatywał. I on, kiedy przywitaliśmy się, zaprosił mnie na zdjęcia próbne i jechałyśmy tam w trzy osoby, trzy aktorki jechały na te zdjęcia, między innymi właśnie Jadzia. Oczywiście też to jest całą historię, nie wiem, czy pan chce słyszeć, bo oczywiście. Czy ją sprzedawać, może będę sprzedawać na spotkaniach z publicznością. No, całe zdjęcia próbne i cała historia tego, aż do momentu, kiedy Jadzia dostała tą złotą palmę, jest piękna do opowiedzenia, ale to może innym razem.
No dobrze, zostawia nas pani tutaj naprawdę trochę na spalonym, ale trudno, no jakoś to musimy przeżyć. Ale bo to jest bardzo ciekawe, że pani w jednym tak naprawdę sezonie zagrała w tak różnorodnych filmach, bo tam się jeszcze pojawia i Bluszcz, i Ford 13 Królikiewicza z taką małą epizodyczną, ale dosyć ciekawą kreacją. Zresztą to taki dosyć ciekawy, trochę zapomniany film, ale także Nadzór Wiesława Saniewskiego, czyli znowu bardzo silna kreacja, znowu taka bardzo silna też między kobietami relacja, no bo to jest film, który się dzieje w kobiecym więzieniu. Można powiedzieć, że to był jakiś strasznie intensywny czas. Ciekaw jestem, jak pani w ogóle przeskakiwała między tymi rolami, zwłaszcza jeszcze, tak jak pani mówi, mając małe dziecko. Proszę pana, jak się zaczyna pracę w tym zawodzie, to jest rada dla wszystkich, trzeba brać wszystko, poczuć się i w kostiumie, i w erotycznych scenach, i w kryminalnych, i po prostu miałam to szczęście, że wpadałam z filmu do filmu, niemalże z planu na plan. Ale najważniejszym dla mnie filmem był film Tabu Andrzeja Barańskiego, który uważam za jeden z najciekawszych w swojej karierze. Który jest troszeczkę zapomniany, telewizja go nie puszcza, chociaż jest zrekonstruowany. I wydaje mi się, że warto przypomnieć, bo ten film powstał w momencie tak zwanego kina moralnego niepokoju, który nie jest filmem politycznym, jest to jak gdyby ballada pewnej niewinności trojga ludzi na wsi. I narracja, którą Andrzej wprowadza w kino, jest niezwykle taka psychologicznie spokojna i ujmująca, ale ta relacja balladowości, która nie była w tym czasie popularna, dowodzi tego, że w każdej epoce, w każdym czasie historycznym istnieją poeci, istnieją realizatorzy, istnieją reżyserzy, którzy dotykają spraw politycznych, którzy nie są... Pies mi szczeka, ale to on mi podpowiada pewne rzeczy, żebym może nie mówiła tak szybko albo odwrotnie szybciej. Więc to jest dowód na to, że to jest niesamowite, że sztuka potrafi w danym momencie historycznym niekoniecznie skupiać się na historii, tylko swoją opowieścią i narracją przenosić nas w czasy, które później okazują się kultowymi. Dlatego, że historia się zmienia i filmy tak zwanego moralnego niepokoju przechodzą do historii i dla młodych ludzi są obojętne. Natomiast ja, patrząc na młodzież, która ogląda takie filmy jak krótki film o miłości, czy o zabijaniu, czy właśnie Tabu, czy Magnata, że dla nich to kino jest pełne poezji i filmowości i czegoś, co jest nie tylko ważne dla polityki. Ja miałam to szczęście, że ja właśnie, za wyjątkiem oczywiście Innego spojrzenia, który jest wybitnie politycznym filmem. Tak, no tutaj to w ogóle dotykamy pewnego rodzaju problemu, którym w ogóle jest definicja kina moralnego niepokoju, która jest takim, wydaje mi się, z takiego filmoznawczego punktu widzenia problematyczna o tyle, że to był nurt, który został bardzo szybko nazwany i sklasyfikowany w trakcie tak naprawdę powstawania. O tym pisze Tadeusz Lubelski w swojej historii polskiego kina, który próbuje tak troszeczkę to rozszczelniać i na przykład włącza w ten film na przykład Arię dla atlety Filipa Bajona, jako taki film, który teoretycznie nie pasuje, ale jednak podejmuje pewnego rodzaju podobne wątki. Z tego, jak gdyby tutaj filmoznawcy troszeczkę rzeczywiście spierają się, jak do tego podejść, ale no pani rzeczywiście w tym momencie, zaraz tutaj oczywiście przejdziemy też do Kieślowskiego i do takiego kina właśnie, no tam jednak wtedy współczesnego, to powiedziała pani o tym kostiumie i właśnie w tym samym sezonie pojawiają się jeszcze te lata 20, lata 30, czyli właśnie kostium, właśnie film muzyczny, niesłychanie popularny. Ciekaw jestem, czy właśnie to takie przełączanie się z ról właśnie tych takich bardziej właśnie na takim nerwie współczesnym, właśnie ta ucieczka właśnie w kostium, czy to jest też coś takiego ekscytującego po prostu dla aktorki, ta pewnego rodzaju różnorodność właśnie, że się nie wpada tylko w jedną taką kolejnę ciągle tej samej roli. Kostium jest bardzo ważny. Trzeba umieć nosić kostium i odpowiednio się zachowywać. My mieliśmy od tego taką panią profesor Szczukę, Wandę, która nas uczyła w szkole teatralnej właśnie noszenia kostiumu, odpowiednich manier zachowywania się, pewnej dyplomacji, w rozmowach pewnej dyplomacji przy stole,
umiejętności jedzenia, posługiwania się, umiejętności dobierania win do posiłków, to były bardzo ważne, mądre zajęcia dla nas. Pamiętam, że też brakowało mi tylko, żeby jeszcze nauczyła umiejętności palenia cygar. Ale przechodząc do Kieślowskiego, bo to jest mniej więcej ten czas, kiedy pojawia się pani u Kieślowskiego właśnie najpierw w Bez końca, bardzo ciekawym takim filmie, który no w pewien sposób otwiera ten taki kreacyjny moment bardziej twórczości Kieślowskiego, a zaraz potem oczywiście ta kultowa kreacja w krótkim filmie o miłości. Ciekaw jestem, jak wyglądała pani współpraca z Krzysztofem Kieślowskim. No cóż, kochaliśmy się po prostu. No, w sensie lubiliśmy się w pracy i to wyszło. Ja słuchałam go, on słuchał mnie, no i wyszedł film, którego myślę, że oboje nie zdawaliśmy sobie na początku sprawy, przynajmniej Krzysztof przyznał mi się do tego, że on nie zdawał sobie sprawy, dlaczego ludzie w ogóle tak strasznie kochają ten film, dlaczego wzbudza takie emocje, chociaż krytyka na początku była miażdżąca dla Kieślowskiego. A, to zawsze akurat. No, i w momencie, kiedy za granicą raptem się zachwycili, więc no, wszyscy, no, genialne kino. No to kino jest rzeczywiście kultowe, ono jest w dalszym ciągu kochane przez młodych ludzi, zwłaszcza przez młodych mężczyzn na całym świecie. W Syrii, w Arabii, w Turcji, gdziekolwiek. Ja dostaję masę listów i masę na Instagramie powiadomień o tym. Z Izraela również, że ten film poruszył ich strasznie. Tak, ten film jest nadal w obiegu, trzeba powiedzieć, nie tak dawno właśnie edycję i amerykańska, i brytyjska, wydanie całego dekalogu w ogóle jako serialu, ale też osobno właśnie filmów, więc to jest rzeczywiście taka niesłabnąca, można powiedzieć, fenomen Krzysztofa Kieślowskiego, także bardzo popularnego w Japonii na przykład, więc to jest taki rzeczywiście ogólno. W Japonii uwielbiali Krzysztofa, tak. Pamiętam, jak pojechał do Tokio, niestety nie, on pojechał sam wtedy. To był stan wojenny i pamiętam, że przyjechał do Polski, myśmy go pytali, jak tam, co tam i tak dalej. I on mówi, że zapytano go w Japonii, czego brak w Polsce, co by go zadowoliło, gdyby mogli przekazać mu jakiś prezent. I on powiedział, że bardzo poszukiwane są środki higieniczne, kobiece. I dostał taką wielką paczkę. No to wspaniały, rzeczywiście obraz czasów polskich. Te kobiece sprawy, rzeczywiście, no pani jest jedną z najważniejszych div polskiej kinematografii, nie zaprzeczam. No, bez przesady. No ja myślę, że śmiało możemy, jako historyk filmu mogę śmiało formułować tego rodzaju sądy. I to było także za sprawą właśnie tych kultowych, jak ktoś mówi, właśnie też momentów. Tutaj już troszeczkę żeśmy o tym wspominali, ale pani właśnie w tych przywołanych latach 80. bardzo dużo była na ekranie, a to była taka dekada, gdzie rzeczywiście można powiedzieć, że polska kinematografia po takim bardzo purytańskim jak gdyby czasie trochę się otworzyła jednak na różne takie momenty. Więc tutaj poza jak gdyby tymi takimi bardziej oczywistymi rzeczami są takie też filmy jak na przykład film Medium, niesłychanie ciekawy, film Grozy Koprowicza, który dzieje się w Copła, czyli przed... plastyczny. Prawda? Tam był Wit Dombal za kamerą i Jurek Zielina. I pamiętam, jak przyszedł Krzysio Zanussi na plan. A powiedział, ale jak to dwoma kamerami robicie? Był taki trochę zazdrosny, że robimy kino dwoma kamerami. Jedna z dołu, druga z góry. I ten film zdobył nagrodę na festiwalu kina horrorystycznego w Kanadzie. Pamiętam, że nazwano mnie wtedy Mae West europejskiego kina. Też powstał w czasach moralnego niepokoju. Nie był zauważony, a jednak to wybitny horror był.
Ale to jest w ogóle świetny film, nie tylko jak gdyby tak. W kluczu gatunkowym. No to jest bardzo ciekawe, oczywiście to odwołanie do tych czasów, kiedy jeszcze Sopot właśnie był miastem niemieckim, Sopot niemieckim kurortem, ten taki rodzący się gdzieś tam nazizm, no ale rzeczywiście prawdopodobnie jeden z najważniejszych polskich filmów grozy i rzeczywiście tam i Jerzy Zelnik, i Jerzy Sztur bardzo ciekawej też kreacji, więc no rzeczywiście... Jurek Cudny z siekierą na mnie, tak. a Jurek leżący na mnie i mówi, nie wiem, co mam robić. Ja też nie wiem, ale to... No. Rzeczywiście, ta scena jest rzeczywiście sceną, trzeba powiedzieć, kultową. Ona jest tak plastyczna, wiem, tak kolorystycznie. To jest jak z obrazu. Niesamowite. Tak, więc zwłaszcza teraz, jak się ogląda ten film też po rekonstrukcji właśnie, to on wygląda rzeczywiście świetnie i nabrał bardzo dużo takiego, takiej szlachetności, można powiedzieć, z latami, więc to polskie kino grozy czasami wyszydzane tutaj jest tak naprawdę w najlepszej, jak gdyby, najlepszej formie. Zresztą ta dekada lat 80. cała to jest złota dekada polskiego kina grozy, ale prawdopodobnie jednak takim filmem, który także odwołuje się do kostiumu z tamtego okresu, najpopularniejszym jednak jest Magnat Filipa Bajona oraz ta biała wizytówka, czyli ta wersja serialowa tego filmu. Genialny film. Tak. I tam też pani kreacja. I też jedna z... No powiedzmy, jesteś taki Visconti. Taki Visconti, żeśmy do Filipa powiedzieli. Rzeczywiście scenografia, kostiumy. To niesamowity film jest. Tak. Pod każdym względem. Estetyki, niesienia, dramaturgii, chociaż uważam, że on był zbyt mocno montowany. Tutaj do Filipa mam taką uwagę, dlatego że niestety jak reżyser robi film, to ma dookoła bardzo wielu doradców albo takich patronów, którzy nad nim jako guru gurują i doradzają. I jeżeli się nie idzie za swoim instynktem pierwotnym, można bardzo, bardzo zepsuć film. Wydaje mi się, że ja oglądałam kilka wersji tego filmu. Wydaje mi się, że pierwsza była najlepsza. Potem był montowany, znowu montowany. I tak jak powiedział Janek Nowicki, z sagi rodzinnej Viscontiego została kopalnia. Rozumie pan, co mam na myśli? Że tak. Pewne wątki, które się ciągnęły o rodzinie, o arystokracji, zostały przyćmione raptem robotnikami w kopalni, że to było, nie wiem, czym się kierowano, ale tak to zostało zrobione. Podobnie też był taki okres w telewizji, kiedy grałam w takim filmie, nie pamiętam tytułu, to był film Michała Kwiecińskiego, taki serial, który został raptem przerwany, bo zarząd telewizji uznał, że nie można Polakom pokazywać, jak żyją bogaci ludzie, bo to ich wkurzyć może. Także zawsze gdzieś tam artyści byli i są wykorzystywani do załatwiania pewnych spraw politycznych. Niestety przetrwają filmy te, które nie mają związku, tak jak ja mówię, chyba że to są dokumenty fantastycznie robione o historii, która się dzieje. Natomiast kombinacja przy filmach aktualnie modnych nie zawsze wychodzi korzystnie dla reżyserów i dla potomnych. No, to jest stały problem związany z tym, że rzeczywiście kinematografia jest drogą zabawą w Polsce. Oczywiście kino artystyczne od czasów wojny finansowane było no, centralnie, więc siłą rzeczy tutaj każda kolejna ekipa miała swoje jakieś nadzieje. Zresztą tutaj niewiele się zmieniło też w dzisiejszych czasach. U nas się niewiele zmieniło, dlatego że u nas nie ma mecenasów tak zwanych kultury. Mecenasów, ludzi, którzy mają pieniądze i przez swoje skąpstwo i chciwość nie chcą zainwestować w sztukę, ponieważ uważają, że to może się im nie zwrócić. Natomiast na całym świecie prawdziwi mecenasi, którzy istnieją, nie patrzą na to. Po prostu sztuka dla nich jest czymś więcej niż pieniądze, które posiadają. Więc myśmy się jeszcze nie nauczyli i nie mamy takich mecenasów. Jeżeli mamy, no to są jakieś duże państwowe spółki, do których też bardzo trudno się dostać, ale jeżeli już się dostanie i się zdobędzie te środki, to potem
jeżeli się zmienia polityka, to ci, co dostali, są wyśmiewani przed tych, co nie dostali, albo tacy, co jeszcze nie złożyli wniosków, kłócą się z tymi, co złożyli, wytykając im jakąś przeszłość polityczną. To wszystko stoi na głowie. A kino i sztuka powinny być ponad tym wszystkim, a finansowanie, no cóż, różnie to bywa. Uważam, że bardzo wiele filmów dostaje dotacje niesłusznie, ale tak jest na całym świecie. To samo jest w Ameryce, na przykład taki film, nie pamiętam tej chwili, Living Las Vegas, który miał budżet dosłownie, nie wiem, $200,000 zebrali, to jest w ogóle mikro budżecik, a zdobył Oscara, zdobył najlepsze nagrody w Stanach i tak dalej. Także nie zawsze duże pieniądze robią dobre filmy. Tak. Prawda? To jest tak, jak szef w piłce nożnej mówi, że pieniądze nie grają, że tak powiem, na boisku. Ale tak, rzeczywiście, no to jest historia, no w amerykańskim kinie oczywiście bardzo dużo takich przykładów, takich filmów właśnie zupełnie niszowych, które potem wyrastają na największe box-office'owe hity. To jest najlepszym takim przykładem film Noc żywych trupów George'a Romero, który do dzisiaj jest takim filmem, który właśnie przy najmniejszym nakładzie zarobił najwięcej pieniędzy w historii. Miał dobry tytuł, Tak, rzeczywiście jest to film, pierwszy taki film o dobry tytuł miał. Powstających z grobu zmarłych, oczywiście w Stanach Zjednoczonych, film kultowy, też właśnie, też film grozy. Ale tutaj wracając jeszcze do tego Magnata, to ciekawe, co pani mówi, że był Bayon do Viscontiego porównywany, bo on z kolei po Arii dla Atlety był nazywany Fellini z Poznania, więc Fellini. Jak widać, kluczem włoskim Bayona próbowano. Nie, to znaczy, że on ma niezwykłą wrażliwość plastyczną, artystyczną, jako plastyk, podobnie jak Andrzej Wajda. I wydaje mi się, że estetyka szalenie wpływa na dramaturgię. Po prostu albo się ją ogląda, albo nie. W tej chwili jest byle jakość. Mój kochany piesek tam płacze. Zaraz na pewno coś tam dostanie do jedzenia, bo ma tam sporą obstawę ten pies. On nie może jeść na diecie. A, to niestety. No to przynajmniej wodę, mam nadzieję, w takim razie. Wodę. W każdym razie ten Magnat, no to jest taki też właśnie przykład tego, jak w latach 80. właśnie pracowano z kostiumem. Rzeczywiście to taka wielopokoleniowa saga. Tutaj dosyć często ten film gości na antenie telewizji w tej wersji serialowej, czyli właśnie tej białej wizytówki. No tutaj nie mogę nie przywołać tej kultowej kwestii, cała jestem w maku, bo to jeden z takich najbardziej znanych po prostu Panie cytatów. Tomku, co panu jest? Porozmawiajmy o poważnych sprawach. No, nie ma problemu, możemy śmiało przeskoczyć od razu do Andrzeja Wajdy, no bo skoro na poważnie, to musi być Andrzej Wajda i ciekaw jestem, jak pani wspomina tą pracę z Wajdą. Andrzej Wajda mnie nie rozbierał, ale rozbierał inne aktorki i w ogóle on kochał aktorki i bardzo wiele koleżanek ma właśnie dzięki niemu wspaniałe role w kinematografii. Andrzej kochał kobiety i umiał je pokazywać odpowiednio. Ale no, to taka ta kreacja, która też przyniosła pani szereg nagród, ta kreacja Telimeny w panu Tadeuszu, no to taki właśnie znowu genialna właśnie kreacja kostiumowa w tym takim filmie, który trzeba powiedzieć, no w jakiś symboliczny sposób kończy tą dekadę lat 90. w polskim kinie. Ciekaw jestem, jak pani wraca do tej kreacji. Czy to jest jakaś taka rola, którą pani lubi, czy... Ja nie przywiązuję wagi, wie pan. Niespecjalnie oglądam swoje filmy, natomiast tak jak mówię, Tabu Barańskiego, który widziałam po rekonstrukcji, no niesamowicie zobaczyłam swoją postać, jak potrafiłam wydobyć z siebie. Szkoda, że tu nie można pokazać tej sceny. Pokazujecie czasem sceny jakieś? Czasem pokazujemy. Tutaj niestety nie mogę obiecać, dlatego że nie wiem, czy telewizja ma prawo do tego filmu. To jest tym powodowane, ale to bym musiał sprawdzić po prostu. Czy też ma prawo do tej wersji po rekonstrukcji po prostu, bo z tym różnie bywa niestety czasem. Coś podobnego. Wydaje mi się, że telewizja ma prawa do wszystkich filmów i niestety... Nie chcę tych praw nikomu oddać, no, ale to jest inna sprawa. Nie, to czasami jest tak, że jeżeli filmy na przykład były produkowane przez zespoły filmowe, to wtedy jak gdyby licencja pozostaje przy WFDIF, a nie przy telewizji, więc... Zespoły filmowe i telewizja jest to jeden wielki bałagan, jeżeli chodzi o trzymanie jakichkolwiek dokumentów. No to jest inna sprawa.
No tutaj rzeczywiście jest ta, przez to, że zarówno telewizja polska z tych dawnych lat, jak i zespoły filmowe, które jak wiemy też się zmieniały w czasie, prawda, były likwidowane, przywracane, a to w 68 likwidowano, potem znowu tworzono nowe, prawda, i tak dalej, a potem po 89 w ogóle się zrobił problem. No dlatego, i niech pan się zastanowi, panie Tomku, jak w tym całym bałaganie zaistnieć. Jak to jest trudno zaistnieć w tym całym bałaganie i reżyserowi, i aktorom, i operatorom. Większość wyjechała do Stanów na szczęście, gdzie się cieszą ogromnym szacunkiem. Jak w tym całym bałaganie wytłumaczyć młodemu pokoleniu, żeby zaistnieć? No, nie jest to łatwe, ale jednak czasami się udaje. Tutaj Andrzej Wajda, wydaje mi się, jest dobrym przykładem, oraz film jego Pan Tadeusz, który do dzisiaj pozostaje takim filmem bardzo żywym. Także dlatego, że Andrzejowi Wajdzie udało się wtedy znaleźć ten złoty klucz do serc w latach 90., czyli po prostu sięgnął także po lekturę po prostu szkolną, co zagwarantowało, że każde kolejne pokolenie licealistów ten film na pewno ogląda, oraz to muszę akurat powiedzieć. To jest dobra strategia, bo bardzo dobra. Wszyscy poszli w jego ślady. Wszyscy poszli w jego ślady, to prawda. Zresztą sam Wajda potem jeszcze zrobił Zemstę, jak pamiętamy, ale natomiast rzeczywiście ten film także powraca, wydaje mi się, na każdej studniówce za sprawą tego poloneza, który został do niego skomponowany. Kilara, Wojtka Kilara, tak. Tak, więc to. Mam piękne wspomnienie z Wojtkiem, bo jak spotkałam się z panem Kilarem, z Wojtkiem Kilarem, no powiedział: pani Grażyno, to był jeden z najpiękniejszych komplementów, jakie usłyszałam. Powiedział: ja nie pisałem tej muzyki do pana Tadeusza, myśląc o Telimenie. Ja pisałem tę muzykę, myśląc o pani. I to był jeden z najpiękniejszych komplementów. Mam jeszcze kilka takich w zanadrzu, ale to kiedyś napiszę w książce. No, na tą książkę to wydaje mi się, że wiele osób czeka, ale chciałem panią zapytać. Wiele osób się boi. To być może też, tak. To tutaj jestem w stanie sobie wyobrazić. Tak. Ale chciałem zapytać o współpracę też z aktorami i z aktorkami. I tutaj tak może trochę nietypowo, bo zapytam o taki film nie za duży, film telewizyjny, który właśnie chyba niedługo powstał po właśnie tym filmie Karoli Maka, czyli po tym innym spojrzeniu. Film debiutantki Magdaleny Łazarkiewicz, film Przez dotyk. I pani zagrała tam wspaniały zupełnie duet z Marią Cinelis. I ja trochę na tej podstawie chciałem zapytać w ogóle, jak pani gra w relacji jak gdyby z innym aktorem. Czy to się inaczej jakoś buduje rolę w zależności od tego, kto jest tym sparring partnerem, czy sparring partnerką, czy to nie ma aż tak dużego znaczenia? To jest ważne pytanie właściwie, bo u nas nie ma i nie było tak zwanych osób od castingu. I to nie znaczy, że one są potrzebne koniecznie, ponieważ czasami jest coś takiego, że nie ma pewnej energii, pewnej tajemnicy, pewnej ciekawości na planie przy spotkaniu, wydałoby się, największych gwiazd. I raptem coś jest zimnego i nic się nie udaje. A czasami przypadkowość taka, jak na przykład z Olafem Lubaszenką, czy jak z Marysią Cinelis, co jest wyborem reżysera właśnie, jego wyobraźnią, powoduje, że tworzy się dodatkowa wartość. I to tak po prostu wychodzi samo. To nie jest nic takiego. Wie pan, ja nie mam. Znaczy, ja miałam taki jeden przykład, kiedy grałam w takim filmie Piazza di Spagna włoskiego reżysera. I jedyny przykład taki, który mnie rozśmieszał, to był to, że mój partner, Włoch, aktor włoski, zawsze miał przy sobie lusterko i grzebień. I on przed każdą sceną, nawet kiedy leżeliśmy w łóżku i to był taki poranek i mieliśmy wstawać z tego łóżka, to on zawsze przed każdym ujęciem wyciągał to lusterko spod poduszki i się czesał. I ja go rozczesywałam i mówiłam: słuchaj, bądź taki naturalny tutaj. Mówisz, nie, on przekazał, że brał i się czesał. Ale to było doświadczenie raczej pełne humoru i śmieszności, świadczące o pewnego rodzaju jego zapotrzebowaniu nad pracą nad swoim wyglądem, ale też jednocześnie braku profesjonalizmu.
Ale to są takie momenty, które są śmieszne. Natomiast bardzo śmiesznym momentem było, kiedy Ethana Wayne'a, grałam z synem Johna Wayne'a również w tym filmie Piazza di Spagna. I on był wtedy bardzo popularny, bo był taki serial Beautiful, gdzie on grał główną rolę. I cały Rzym, i Italia oglądała go i wszystkie kobiety były tak strasznie w nim zakochane. A ja miałam taką scenę z nim, że go policzkuję tuż przy Piazza di Spagna na schodach, ponieważ musieliśmy to kręcić na zewnątrz, gdzie przechodziły różne osoby, w tym fanki tego aktora. I ja raptem, jest ujęcie, ja rozmawiam z nim, w pewnym momencie on dostaje ode mnie w twarz. I w tym momencie taki jęk na cały Rzym poszedł. I ja mnie zabrali z tego planu. Mówią, słuchaj, ty się schowaj lepiej, bo jak te fanki cię dorwą za ten policzek, to nie będzie ciekawie. Także no, są różne sytuacje, zabawne, mniej zabawne. Ja opisałam je w takiej książce, Ścigając pamięć częściową. I wie pan, jak, bo piszę następną książkę, jak wracam pamięcią, to niesamowite, ile rzeczy jeszcze mi się udaje przypomnieć, a między innymi wszystko dlatego, że zostają gdzieś tam jakieś zdjęcia, jakieś urywki zdjęć porobionych. I ja tak patrzę, mówię, co to była za sytuacja? Jak, co to, gdzie? A, już wiem. Na przykład była taka sytuacja też z Wojtkiem Malajkatem, a w filmie Piękna nieznajoma Jurka Hoffmana. Myśmy to kręcili w bardzo ciężkich warunkach w czasie pierestrojki. W Lenin Film, w studio Lenin Film, gdzie było bardzo zimno, bo nie było mazutu i nie było ogrzewania w związku z tym. I w pewnym momencie, nie wiem, czy pan wie, jak to wygląda, ale graliśmy taką kolej, która jedzie po Syberii, taki pociąg i dookoła mijają nas różne piękne lasy, tajgi i tak dalej. A w rzeczywistości było to takie, że stał taki wagon rosyjski, znaczy rosyjski, taki wagon od pociągu na planie filmowym, który, żeby sprawiać wrażenie, żeby jechał, musiał być poruszany. W związku z tym ustawiono chłopców Rosjan na tych schodach wagonowych i oni skakali, rozumie pan? W związku z tym ten wagon miał pewną wibrację i się ruszał. No ale co z tajgą zrobić? W związku z tym ja patrzę, jak idzie ujęcie, że co jakiś czas biegnie jakiś mężczyzna, mijając okna i trzyma w ręku choinkę. Rozumiem. Więc oni biegli z tą choinką, tamci drudzy ruszali ten wagon. To się nazywa magia kina. Ale w pewnym momencie, kiedy Wojtek rzuca się na mnie i tam rozdziera mi futro, żeby w jakimś akcie miłosnym, według pana Jurka Hoffmana, mnie posiąść, taka scena miała być. Więc ten wagon się rusza, tam leci facet z ziołkami i raptem ta ściana, na którą ja upadłam, wagonowa, odpada. Rozumie pan? I za tą ścianą, tu ja leżę naga, futro, tu Wojtek na mnie, a za tą ścianą z tyłu stoi Rosjanin z tą choinką i mówi, izvinite. Ja mówię, co się dzieje? Okazuje się, że oni... Tam była wtedy straszna bieda i oni powyciągali z tego zbudowanego wagonu wszystkie gwoździe, które były im potrzebne do budowania jakichś swoich tam domków na daczy. Jak oni. Także są to sytuacje, nie wiem, czy pana rozbawiłam, czy rozbawię tym słuchaczy, ale są to sytuacje prawdziwe i to jest ta magia kina, która jest z drugiej strony jak gdyby zaplecza, którą się czasem pamięta. To są najlepsze anegdoty. Zresztą bardzo podobnie realizowany był pociąg Jerzego Kawalerowicza, też właśnie na sprężynach pociąg w hali w Łodzi, poruszany przez technicznych, ale tam nie było pana z choinką, tylko tylna projekcja została zastosowana, więc za oknem było wyświetlane po prostu to, co jest za oknem. Swoją drogą bardzo taką ciekawą pracę właśnie z tym bieganiem z choinką za obrazem zrobiła taka grupa Azorro. Jest ona dostępna w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Wideotece w Warszawie. Polecam bardzo, bo to... Ale tak, no to jest pokazane właśnie, jak oszukuje się, prawda, troszeczkę magia. Czasami w kinie. I to są te można powiedzieć analogowe jak gdyby rozwiązania właśnie, które dzisiaj to wszystko
można w komputerze po prostu zrobić, a kiedyś sposobem znacznie taniej. Ale ta magia i to oszustwo jest w dalszym ciągu. Mówią Rosjanie, mówią, iskustwa to wielki obman. Na czym to polega? Tak jak są te obrazy, które są niszczone. Jak się nazywa ten plastyk, co niszczy te obrazy swoje wszystkie? Kupuje się obraz i one są niszczone w trakcie. A, to chyba Banksy zrobił taką pracę. Banksy, tak. Banksy, którzy na przykład... To jest też jakieś oszustwo, rozumie pan? To jest po prostu reklama danego momentu i czasu, ale to jest oszustwo. No, to jest takie trochę performatywne działanie, chociaż rzeczywiście kontrowersyjne, dosyć można powiedzieć. Ale tutaj wracając właśnie, bo dotknęła pani tego tematu tych zagranicznych filmów. Ja jestem ciekawa, pani jednak sporo grała i tak jak wspomnieliśmy w tych węgierskich filmach, i we włoskich, i w radzieckich też właśnie, więc ciekaw jestem, czy ta kariera też zagraniczna to był pewnego rodzaju jakiś taki też oddech od Polski, może właśnie od tego, co tutaj było w kinie, czy też od tej rzeczywistości, tutaj jakaś taka odskocznia, czy jak to się... Proszę pana, panie Tomku, no po prostu brałam wszystko, co mi proponowano. No bo po prostu zarabialiśmy jakieś pieniążki. Czasy były ciężkie, był stan wojenny. Chwytałam chwilę i miałam to szczęście niezwykłe do fantastycznych reżyserów, do fantastycznych aktorów, kolegów, których spotykałam wówczas na planie. I mogę powiedzieć, że naprawdę miałam ogromne szczęście, że poznałam tych ludzi, że pozwolili mi na kreowanie tego, czy bycie sobą czasem, czy kreowanie, czy pracę nad tym. I to był taki wielki zaszczyt dla mnie. Większość z tych ludzi już niestety nie żyje. Nie wiem, większość niestety nie żyje. I na przykład moi profesorowie wszyscy nie żyją. No i cóż, no, czas idzie dalej, a ja wciąż mówię, dopiero zaczynam. Teraz jest moda na ludzi starszych. Coś takiego się porobiło, ponieważ całe społeczeństwo na świecie się starzeje. Czas mknie coraz szybciej, a my wyglądamy jeszcze świetnie, bo Ziemia się obraca szybciej, lata lecą, a my wciąż jesteśmy 20 lat młodsi. Tak mi się wydaje. Ja mówię o panu, oczywiście, nie o sobie. No i tak. Coś pan jeszcze chciał zapytać? Nie? Tak, oczywiście. Ja mam jeszcze mam. Ja już chciałam kończyć. Tak. Ale ja nie mogę jednak nie... To nie może trwać tak długo. Kto będzie oglądał tak długo? Nie, to spokojnie. Tutaj potem pan wytnie wszystkie rzeczy. Da radę. Na pewno raczej nie będziemy wycinać, ale no jednak chciałem zapytać, bo tutaj dotknęliśmy trochę tego tematu, jak gdyby właśnie tej... tych relacji i tego partnerstwa takiego właśnie na planie. Wspomnieliśmy też o tym filmie, krótki film o miłości. I ciekaw jestem, jak to tutaj wyglądało. To jest taki film, w którym mam wrażenie, rzeczywiście bardzo dużo jest zbudowane właśnie na tej kontrze między panią a Lubaszenką. Wtedy no oczywiście był takim młodym, wchodzącym dopiero aktorem i tutaj rzeczywiście bardzo przeniosły się, no wydaje mi się, tak mi się trochę wydaje, że mogły się przenieść też jakieś relacje między państwem po prostu na ekran, bo to jest rzeczywiście wielka. Pan znowu coś tak drąży i chce się dowiedzieć i tego jakiejś sensacji. A sensacje są zupełnie gdzie indziej, o których nie mogę opowiedzieć, ponieważ to jest moja tajemnica i to jest moje dobre wychowanie. Natomiast z Olafem, no cóż, to on był młodym, niezwykle profesjonalnym, aż do zadziwienia, bo myśmy razem, i Krzysio się zdziwił i ja, że on potrafi wszystko powtórzyć, nawet tak trudną scenę, jak scenę właśnie inicjacji swojej, która była chyba powtarzana parę razy i on za każdym razem robił tak samo, to jest było niesamowite z jego strony. Była w nim taka piękna naiwność, taka ciekawość wszystkiego. I Krzysztof i ja troszeczkę się baliśmy, bo ja już byłam troszeczkę znaną aktorką i Krzysztof mówi, słuchaj, tak trzeba jakoś go ośmielić czy coś. Ja mówię, uspokój się, co ja mam go ośmielić? A on mówi, no tak, żeby, wiesz, bo to jest młody chłopiec. Ja mówię, słuchaj, ci młodzi chłopcy są bardziej doświadczeni niż ty i ja razem. Myśmy tak sobie porozmawiali. No ale oczywiście spotkaliśmy się na planie. Pierwsza scena, pamiętam, to była w kawiarni, kiedy ja z tym wahadełkiem mam taką scenę z nim. I on tak patrzył na mnie ciekawie, tak przypatrywał się, ale jednocześnie ja czułam, że on po prostu już gra, że już jest takim... Dokładnie wie, co ma robić. To jest niesamowite. Tak? No świetny, bo Olaf jest świetny. Świetnym to jest aktorem. Świetnym jest aktorem również teatralnym. Co prawda widziałam go w takiej farsie, ale
On jest tak autentyczny fizycznie i ma tak piękny głos, że to no, coś przyciąga niesamowicie. Mm. No ja się tak tutaj troszeczkę muszę wytłumaczyć, bo pani tak mnie tutaj cały czas sprowadza do tego, że ja tylko jakiejś sensacji szukam, a ja, proszę sobie wyobrazić, patrzę na to zupełnie z innej strony, dlatego że ja prawdę mówiąc nie bardzo interesuję się sensacjami, natomiast bardzo interesuję się historią filmu, więc ja po prostu doskonale znam te kreacje, nie bardzo znając tą historię, która jest jak gdyby poza ekranem. Ale pan porusza cały czas te wątki erotyczne w tych filmach. No, przy pani twórczości troszeczkę trudno od tego uciekać jednak, muszę powiedzieć, dlatego że no, jest pani też taką osobą, która w jakiś sposób tą polską kinematografię jednak otwierała też na tym gruncie. I to są teraz oczywiście takie rzeczy, które z dzisiejszej jak gdyby perspektywy patrzymy trochę inaczej, natomiast z perspektywy takiej nawet historycznej, jak gdyby filmowej, czy też kulturoznawczej jak gdyby po prostu w Polsce, no to jednak był bardzo duża taka zmiana w ogóle społeczna, która wtedy w Polsce zachodziła, więc wydaje mi się, że to też nie ma co jak gdyby od tego uciekać, bo to też jest przecież element tego zawodu po prostu. No tak, ale najbardziej dla mnie erotycznym filmem to był Faraon Kawalerowicza, mm-hmm. gdzie Basia Brylska była. Oczywiście. Tak piękna. Polska BB. No tak, tak, tak. Niesamowite mm-hmm. to było. Także ten erotyzm w polskim kinie już od dawna się przewijał. Był przepiękny aktorki i no Basia Brylska, pamiętam, niesamowita w tym Faraonie. Pamiętam, zrobiła na mnie ogromne wrażenie. No i tak. Dobrze. Bardzo pani dziękuję w takim razie, że zgodziła się pani na nasze zaproszenie. Nie przetrzymuję już, można spokojnie psa już też uspokoić. Także bardzo dziękuję. Moim państwa gościem była pani Grażyna Szapołowska. Bardzo serdecznie dziękuję i przy następnej okazji opowiem panu dalszy ciąg swojego ciekawego życia.